Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Projekt Masaż, czyli dość nietypowego gabinetu fizjoterapii i masażu, aczkolwiek gabinetu leczenia by się tutaj chyba bardziej nadawało i lepiej pasowało. Chciałbym pokazać, jak pracujemy w ogóle, jak wygląda nasz dzień. Zobaczymy, co tego będzie. Na tym kanale niespecjalnie są takie tematy vlogowe, a dzisiaj coś takiego zrobimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak Wam się spodoba, może będzie tego więcej. Dzisiaj mamy taki trochę nietypowy dzień, dlatego że oprócz tego, że tam się kręcą się pacjenci i coś się w gabinecie dzieje, jak to każdego dnia, też mamy szkolenie wewnętrzne, gdzie zaprosiliśmy instruktora i jakby ekipa z naszego zespołu jakby bierze udział w szkoleniu z psychosomatyki. Mamy takich troszeczkę dość niestandardowych pacjentów. Jak ktoś się pyta, czym się specjalizujemy, to jest to trochę trudne do powiedzenia, dlatego że mamy i pacjentów ortopedycznych, mamy i pacjentów trochę neurologicznych, mamy pacjentów urogi ginekologicznych, znaczy bardziej pacjentki, mamy i pacjentów z formami zaburzenia, z zaburzeniami trawiennymi, a także trochę tego jest. No i oczywiście przychodzi do nas mega dużo osób, które są ciągle zestresowane, wypalone, zmęczone, jak to bywa po pracy w warszawskich korporacjach. Właśnie ten kurs psychosomatyki jest takim fajnym spoiwem, gdzie rzeczywiście jakby uczymy się, jak z takimi ludźmi pracować bardziej. Ty się chyba tak specjalizujesz jakby z psychoterapii, można powiedzieć? Nie w psychoterapii, tylko w psychosomatyce? Psychosomatyce. Znaczy, specjalizuję. No to jest jakby taki obszar, który myślę, że jest jednym z ciekawszych dla mnie osobiście i taki, który gdzieś tam najbardziej mnie pociąga czy wciąga coraz mocniej i mocniej. Mhm. A na przykład jesteś w stanie oszacować na przykład ogólnie, tak jakby, bo rozumiem, że tak do ciebie trafiają osoby, które idą w tym kierunku, bo wiedzą, czym się zajmujesz mniej więcej, tak? Z tego pacjentów. A ilu pacjentów teraz byś tak się oszacować, właśnie ma takie problemy właśnie psychosomatyczne? Tych pacjentów jest dużo? Wiesz co, to zależy na jakim poziomie, czy to jest jakby to główna taka domena, czy bardzo widoczna u danej osoby, czy taka komponenta bardzo silna psychosomatyczna. No akurat coraz więcej do mnie tych osób trafia, powiedzmy, po jakichś takich naprawdę mocnych czy takich grubych sprawach czy tematach. Aczkolwiek jakby ten aspekt u każdego pacjenta będzie istotny, tak? Mniej lub bardziej. A z reguły jak się trochę podrąży, to nawet się okazuje, że ktoś, kto wydawał się mieć problem jakiś czysto mechaniczny, tak? A on tam gdzieś ma jeszcze jakieś drugie dno, tak? Że ta tkanka się gdzieś tam przeciążała z jakichś powodów, które są związane z jego doświadczeniami życiowymi, które jeszcze mogłyby być gdzieś tam dalej, nawet przez przekaz transgeneracyjny, kreowane gdzieś znacznie wcześniej. To jest ciekawe, że coraz nowsze badania, szczególnie jakby na temat zwierzętach, pokazują, że ten przekaz transgeneracyjny jest coraz bardziej istotny, ten przekaz epigenetyczny i coraz dłużej potrafi zostawać, tak? Jak myśleliśmy właśnie, że te 5 pokoleń jest takie istotne, to się okazuje, że znacznie więcej, przez znacznie więcej pokoleń to ta informacja potrafi zostać. Okej. Okay. No to są takie w ogóle grube tematy. Pewno w ogóle będę się kiedyś jakiś materiał sobie nagrać taki oddzielnie po prostu. Do tych ludzi wprowadzić trochę w ten temat, nie? Bo myślę, że jakby wiesz, jakby dużo osób jakby w ogóle nie bierze pod uwagę tej komponenty psychosomatycznej, że jakby to istnieje, że na przykład emocje i jakieś problemy jakby w fizjoterapii, że to jest jakby duży problem, jakby nie uwzględniają w ogóle tego jakby w terapii, że może być w ogóle coś takiego. Gdzieś tam poruszamy taki temat, że jakby pod kątem jakby jakichś traum w ogóle nieuwolnionych, że to jest taki problem, że pacjenci tacy trafiają. A myślę, że jakby ty wiesz, że tych pacjentów, że tak jest więcej na przykład. Ja powiedzmy, że tym tematem się trochę od niedawna jakby interesuję, można powiedzieć. Jakby uwzględniam to w terapii. No i fajnie byłoby trochę tych ludzi poedukować, że jakby to ma wpływ po prostu.
Bo tak niektórzy tak mówią, tak psychosomatyka. No tak, jest dużo też gra osób, które będzie jakby szło w taką stronę jakby wypierania, tak? Że ja mam problem tutaj, tak, i proszę tak, tutaj tak. się skupiać, a nie mówić mi tak, że to jest jakiś problem taki czy śmaki wynikający z jakichś moich tam problemów, czy... Czyli czy takich pacjentów masz, tak? Że oni po prostu tu przychodzą i chcieliby, żebyś się zajął tym problemem jakby ich somatycznym, te barki, tak. koniec. Jeżeli jakby oczywiście wszystko jest ok, tak? Jeżeli to idzie, ale jeżeli wiem, że taki pacjent był już u 3 ortopedów, 5 terapeutów, wiem, że są dobrymi terapeutami, tak? I oczekuję, że będę robił to samo, tak? Czy prawie jakby to samo, a możemy jakby widzieć, odbierać te informacje, badając jakby na różne sposoby tą osobę, że jednak jest coś, co głębiej zakorzenionego, no, oczywiście staram się przekonać tę osobę, żeby pójść jakby w tym kierunku, czy dać w ogóle sobie szansę jakby spróbowania, odnalezienia, czy rzeczywiście nie może być to związane z czymś głębiej. Rzeczywiście no nie każdy jest w danym momencie życia akurat, żeby powiedzmy w tą stronę iść. Oczywiście też jakby to rozumiem, ale czasami to może być takie ziarenko, tak, że nawet jeżeli ten problem powiedzmy z barkiem się wyciszył tej osoby, tak, ale może być tam małe ziarenko, z którego coś w przyszłości wyrośnie. Czyli są takie sytuacje, że przychodzi do Ciebie pacjent i mówisz mu, że okej, fajnie, z bugiem jest popracować, ale ten problem jest trudniejszy, mówisz, że nie, a jednak na przykład, nie wiem, po roku czy po dwóch wraca do Ciebie i mówi, że jest gotowy. Tak. No okay. Tak. Czy tam rzuca się ziarenko i nas tak rośnie i w końcu przychodzi pacjent, szklanka się przelewa, mówi, no zróbmy coś z tym tak. Tak. Także czasami konkretnie. Jest tak właśnie, że po jakimś czasie nawet sporo dłuższy, tak, że pacjent potrzebuje trochę właśnie tego czasu, tej przestrzeni na to, żeby sobie to przemyśleć, poukładać w głowie, czy być gotowym, tak, jakby zmobilizować. I to też jest jakby ważne, to na pewno wiesz, jak powiedzmy przychodzi ci pacjent i jest z tym samym, powiedzmy, tak, przy bardzo, bardzo podobnym problemem. Jedna i druga osoba, jedna jest jakby zmotywowana, taka chętna do działania, a druga i tak pewnie to nic nie da dalej, tak, to więc jeżeli pacjent ma potrzebować jakby ten czas, żeby zbudować sobie te zasoby, tak, które, na których będzie jakby bazował później, tak, które, z których też będziemy jakby korzystali, pomagając mu torować tą drogę do uzyskania jakby właśnie zdrowia dla jego organizmu. Ten jest po prostu dużo łatwiej, tak, niż jeżeli ktoś przyjdzie, nie jest powiedzmy gotowy, jest w jakimś tam gorszym stanie psychiczno-emocjonalnym i fizycznym ogólnie, tak, jest, nie ma siły, energii jakby na nic, tak, no wtedy, czy nie jest w ogóle zmotywowany, czy niechętny jakby do takiego działania, wtedy może być to ciężkawe. No ale wydaje mi się, że tych pacjentów jakby zmotywowanych jest więcej, jakby, wiesz, jakby podejmują próbę pójścia do fizjoterapeuty, to jednak już stwierdzają, że kurde, coś trzeba z tym zrobić, tak, jakby idą tam, marnują swój czas, do ciebie czekał 5 miesięcy, to wiesz, zostanie po kolejce w głowie przez ten czas, no nie? No. Tylko właśnie jakby też jest jakby pewna grupa pacjentów właśnie takich, którzy trafiają i którzy byli już w wielu miejscach i mają poczucie jakby bezsilności i bezradności, bo na przykład jakby nie czują jakby na przykład poprawy i ktoś nie może im pomóc, tak? Czy na przykład byli u wielu terapeutów, właśnie, też dobrych terapeutów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, różne metody i to nie pomaga. Czy albo przynajmniej nie wraca, albo nie pomaga w takim stopniu, żeby to puściło. I wtedy często wchodzą właśnie sami jakby w takie zapętlenie właśnie bezradności, obniżenie właśnie poczucia własnej wartości związanego właśnie z ruchem, ze sprawnością. Czyli porównują siebie same do tego, jak było kiedyś. Znaczy, że kiedyś mogli robić to, byli sprawniejsi, a teraz nie mogę tego robić, więc obniżam swoje poczucie sprawności, poczucie wartości. Czuję się jakby bezradny, bezsilny w tym wszystkim i to akurat wpływa na tkanki mezodermalne, tak, więc będzie wpływało nam właśnie na mięśnie, powięzi, struktury stawowe, kostne i będzie zapętlało nam problem, tak, czyli wtedy trzeba jakby zrobić taki krok w tył trochę i że ten pacjent jakby przepracował, sobie jakby pouwalniał jakby te odczucia związane jakby z poczuciem jakby bezradności, jakby znalazł sobie znowu tą sprawczość, tą siłę. I to mówimy o takich tych trudnych pacjentach, gdzie właśnie wchodzą w zapętlenia jakiegoś problemu.
Okej. Okay. W ogóle chciałem 2 minuty materiału. No. jako przebitkę. A tu proszę, 9.40, no nie? O, dobrze, że jesteś, siadam na chwilę. Dosłownie na 2 minuty. No raczej, dokładnie. Słuchaj. Najciekawszy pacjent tego tygodnia to... O, nie przygotowałem się. No nie, no to jest taki odwrotny. Najciekawszy. Nietypowe bóle brzucha. Takie od lat. No i co to było? Blizna na policzku. Czyli uraz. No. Dysfunkcyjny szlak konstruktywny. Klasyka gatunku. Dokładnie tak. Klasyka. Też mnie... Tak, właśnie, ból brzucha od 5 lat i uraz twarzy czaszki sprzed 6 lat. No, uraz twarzy czaszki, klasyka gatunku. Klasyka. Dobra, możesz iść do pacjentów, jako jedyna pacjent osoba dzisiaj normalnie. Taki mam zamiar. Marcin, najciekawszy pacjent ostatniego miesiąca. Najciekawszy pacjent ostatniego miesiąca. Nietypowy, coś w tym klimacie. Najciekawsze to było półtora miesięczne dziecko, które udało się wyprowadzić z kręczu szyi. I jeszcze był ciekawy przypadek dziewczyny po złamaniu obojczyka, która też jedną taką fajną techniką pracy z obojczykiem udało się wypracować zakres ruchomości, który tam od dłuższego czasu nie reagował już na w ogóle żadną terapię. Co prawda tutaj terapia jest jeszcze niedokończona, ale przynajmniej udało się to ruszyć. Miałeś tu 1,5-miesięczne dziecko? Mhm. Co ty gadasz? No serio. Tak? No poważnie. Nie, to mam. Jeśli chodzi o psychosomatykę, a chcielibyście się kształcić w tym kierunku, to myślę, że to jest mega fajny człowiek i fajny kierunek, tylko nie na początek. Fajnie już trochę pacjentami pracować, wiedzieć, że takie problemy są, wiedzieć, że można coś z tym zrobić i potem ewentualnie w tym kierunku się udać. I Kuba będzie na pewno fajnym nauczycielem, mentorem, żeby was poprowadzić. A to lunchik jest? Tak. A czy będziemy gadać? Co? O czym mamy gadać? O Instagramie gadamy teraz. Ale nie chciałaś odgadać dzisiaj o czymś ze mną. O czym? O pracy. Tak dla odmiany. Dla odmiany? Nie wiem, mam zapisane na swoim iPadzie notatki, które muszę przegadać z tobą. Czekaj, w ogóle ja idę pokazać ogródek. Ale idzie. Jesteśmy jednym z nielicznych gabinetów fizjoterapii, który ma po prostu ogródek. I mamy ogródek. I w ogóle ETF-em przyjeżdża ogrodnik to ogarnąć. A teraz po zimie tak to wygląda. Fajne miejsce, czasami sobie w lato wychodzimy jakąś herbatkę, kawkę strzelić. Jakie słane słoneczko. Myślę, że w tym roku będziemy używać go jeszcze bardziej, bo się ekipa powiększyła, więc się zrobiło trochę ciekawiej i zabawniej. Bo już aktualnie w gabinecie tutaj jest... będzie 6 fizjoterapeutów. 6 fizjoterapeutów i 2 dziewczyny, które pomagają nam ogarnąć to pod kątem organizacji, szkoleń i gabinetu. Siadam na chwilę. Ciekawy przypadek, nawet może nie trudniejszy jakiś, jest ciekawy, jest zaskakujący. Właśnie bardziej może w ten sposób. O, dobra. Od dłuższego czasu współpracuję z wieloma ludźmi pracującymi na siłowni, z ludźmi, którzy dużo ćwiczą i ogólnie rzecz biorąc, ostatnio miałem chłopaka, który bardzo dużo problemów miał w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i ogólnie na podstawie pracy w tym obszarze, plus dodatkowo jak dołożyliśmy do tego pracę w obszarze jeli, to on poszedł się skonsultować jeszcze z dietetyczką, która dała mu odpowiednią dietę, wykluczyła parę produktów. To dosłownie po takiej naszej ostatniej wizycie, która była mocno konkretna, chłopak zaczął robić rekordy na siłowni, wszelkie bóle, którymi się zmagał naprawdę długo, bo jest ciągle w regularnym treningu, odeszł mu. I to było takie wielkie wow, po prostu wystarczyła jedna igła wbita w staw skroniowo-żuchwowy, praca na jelitach, uwolnienie paru rzeczy i to doprowadziło do takiego, a nie innego efektu. Drugi taki pacjent to taki pan, który już przerabiał bardzo wielu fizjo i jakby bardzo mocno podobało mu się nasze podejście, jakby struktura gabinetu, to jak to wygląda. I mówi, że po raz pierwszy w życiu miał tak powieści od fizjoterapeuty, że w końcu poczuł, że coś się dzieje faktycznie, a nie to, że okej, musi pan przejść na 10 wizyt i wtedy efekt taki będzie. I teraz będę się z nim widział bodajże 3 raz, bo on chciał jakby w takich cyklach to zamknąć. I myślę, że wtedy będzie to po prostu takie bardzo fajne dopełnienie tego wszystkiego i
jakby niesamowitą radę sprawia to, że człowiek zmagał się z jakimiś problemami tak długo, przyszedł tutaj i udało się to tak szybko i tak sprawnie ogarnąć. I relatywnie też bardzo mocno niebólowo, za to, że jakby bardzo często nasza praca gdzieś tam w te obszary zachodzi. Niestety, jeśli pacjent zmaga się bardzo długo przetrwale z bólem, to te jego receptory są tak mocno nasilone, że nawet najlżejszy dotyk potrafi sprawiać problem. No i wczoraj dosyć ciekawy przypadek pani, która chodziła od fizjo do fizjo, którzy rzucali ją na 10 zabiegów z rzędu, a wystarczyło jej uwolnić drogę i przebieg nerwu kulszowego, jakby na nim się bardzo mocno stricte skupić, takimi też mniej więcej technikami, jakie Kuba podczas ostatniego kursu nam pokazywał, i pani wstała i powiedziała, że już jest 60% lepiej, a ja z doświadczenia jakby śmiem twierdzić, że przy następnej wizycie to się będzie pogłębiało i być może w dwóch, trzech wizytach się zamkniemy i będzie naprawdę bardzo fajnie, więc chyba jeśli o to mnie pytasz, to mógłbym powiedzieć. Co robisz? No co ty robisz, pytałem. Co ja robię? No zupełnie naszą piękną tablicę. W ogóle muszę z tobą usiąść sobie i ten grafik na maj ogarnąć. Jakoś. Przydałoby się. No, się zrobiło. Mam dwa wolne godziny w kwietniu. Nie, chyba dwa dni wolne w kwietniu są jeszcze. Jakiś tam koniec kwietnia, coś tam, jakiś poniedziałek pierwszy i... Dobrze. I chyba zostałem tylko ja. Chyba jako jedyny, aczkolwiek nie, jeszcze Grzesiek. Grzeszka też będzie trzeba pocisnąć. On też wam nie mówił o swoim trudniejszym pacjencie teraz. Ale my tych pacjentów wtedy nie mieliśmy specjalnie dużo, tylko że braliśmy udział właśnie w szkoleniu. Natomiast ja powiem wam o swoim pacjencie z dzisiaj, swojej pacjentce z dzisiaj i problem niestety... Maciek skończył. Problem jest o tyle trudny, że właśnie ten zamrożony bark, właśnie który, z którym pani do mnie trafia dzisiaj, to problem jest ogólnie tak naprawdę i troszeczkę na tle emocjonalnym, i trochę na tle właśnie metabolicznym, i trochę struktury. Się okazuje, że tak naprawdę to nie tylko bark jest problematyczny, ale tam jest w ogóle odcinek szyjny, i klatka piersiowa, i kręgosłup lędźwiowy, i trzewia, i strasznie dużo tego jest. Osoby, które mają ten problem, to one o tym jest jakby dobrze wiedzą, bo to nie jest problem, który pojawia się w pach, tylko on powoli nasila się na przestrzeni dłuższego czasu, więc też wiedzą o tym, że terapia niestety nie będzie taka prosta, krótka, łatwa i przyjemna, tylko będzie troszeczkę w czasie rozłożona, a wymaga i sporego zaangażowania terapeuty, i sporego wysiłku od pacjenta, i czasu, i w ogóle wszystkiego. Natomiast ogólnie jestem dobrej myśli, że nam fajnie to pójdzie, niestety będzie to troszeczkę prawdopodobnie trwało, ale efekty myślę, że mogą być całkiem przyzwoite. Tak jest plan. Zobaczymy, jak będzie. Aczkolwiek trzymajcie kciuki. Powinno nam się fajnie tutaj udać. Mam nadzieję, że takie filmy na kanale Projekt Masaż w konwencji vlogowej przypadną wam do gustu, bo plan jest taki, żeby troszeczkę więcej tego nagrywać i żebyście poznali ogólnie naszą ekipę, bo Projekt Masaż to jest no dość spora liczba osób, które współtworzy tą firmę. A z racji tego, że ogólnie u nas się trochę dzieje, bo i warsztaty, i jakby kursy, w ogóle jakieś filmy tworzymy. Rzeczywiście mamy w miarę o czym mówić, to takich filmów konwencji vlogowej będzie więcej. Także koniecznie dajcie nam znać, czy takie materiały wam do gustu przypadną. I to byłoby chyba tyle. Dzięki za uwagę, w ogóle trzymajcie się, widzimy się w kolejnym materiale. Hej!